Spróbujmy pomnożyć 2 i 1 czwarta razy 3. Zatrzymajcie film teraz i spróbujcie najpierw sami. Można to zrobić paroma sposobami. Można na przykład tak, że jeżeli mnożymy coś razy 3, to to oznacza, że bierzemy trzy takie rzeczy i dodajemy je do siebie. Czyli to jest to samo, co 2 i 1 czwarta plus. 2 i 1 czwarta plus 2 i 1 czwarta. I każde 2 i 1 czwarta możemy jeszcze zapisać inaczej jako 2 plus 1 czwarta. Plus 2 plus 1 czwarta plus 2 plus 1 czwarta. Rozbiliśmy tylko każde 2 i 1 czwarta na 2 plus 1 czwarta. I teraz Możemy osobno dodać części całe 2 plus 2 plus 2. To się równa 6. I niezależnie od tego możemy dodać części ułamkowe. 1 czwarta plus 1 czwarta plus 1 czwarta. Ile to jest? 1 czwarta plus 1 czwarta plus 1 czwarta to razem 3 czwarte. 6 plus 3 czwarte albo inaczej 6. I 3 czwarte. Można też inaczej. Możemy przepisać 2 i 1 czwartą w trochę innej postaci. 2 to to samo co 8 czwartych plus 1 czwarta. I to wszystko mnożymy razy 3. W nawiasie mamy 8 czwartych plus 1 czwarta, czyli razem 9 czwartych razy 3. To możemy zapisać w formie równoważnej jako 9 czwartych plus 9 czwartych plus 9 czwartych. Ile to się równa? To się równa, dodajemy czwarte, 9 plus 9 plus 9 czwartych, czyli razem to się równa 27 czwartych. I możecie teraz powiedzieć, że ten wynik, który otrzymaliśmy, jest inny niż poprzednio, że to są dwie różne liczby. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Zamieńmy tę liczbę, liczbę mieszaną, na czwarte. To się równa szóstka, ile to jest czwartych? 6 to to samo co 24 czwarte i plus 3 czwarte. A to jest równe 24 plus 3, czyli 27 czwartych. Czyli jest OK. Obydwa sposoby dają ten sam wynik.